No to się cieszę, panie Zdzisławie. A pani Dorota co? Pani Doroto. Pan Mikrobi, pan Maksymus. Pan Mikrobi to szuchu. A pan jest Maksymus, panie Zdzisławie? I morski sarmata. Dobra. Pani Droto. Sycylijską. Jaką pani chce? Tylko... O. I D4. To mi się podoba. To kobieta gra pryncypialnie. Panie Pawle, ja się cieszę z każdego, tylko tak jak mówię, ponieważ YouTube daje ograniczenie na filmy, które nie są przeznaczone dla dzieci, dlatego ja proszę, że jeżeli dziecko ogląda moje filmy czy transmisje na żywo, żeby robiło to w obecności dorosłego, który jest prawnym opiekunem, na przykład taty, mamy, babci czy dziadka. To może ktoś panu podpowie. A, pan Maksik jest Maksymus. Ale pan Maksik nie jest moim uczniem, co ma 10 lat, panie Maksiu. Maksimus 2010, mam takiego ucznia, który niedawno miał kwarantannę. Bezczelnie biorę pionkę. To się nazywa pionkożerstwo w debiucie. Pionkożerstwo w debiucie. A, dziękuję pani Max. Bo mam ucznia o tym imieniu, ma około 10 lat. W szkole na Saskiej Kępie. Co to jest, pani Doroto? Nie rozumiem. Nie rozumiem, pani Doroto. Dwa konisie mam, ale i trzeciego przyjmę. Leci stara piosenka z kondorem, który się pasie. Pani Dorota chyba ma problem z siecią. No trzeba rozwijać figury. Rozwijam figurę. Niebroniony goniec. Muszę na niego uważać. Pani Maksiu. Panie Maksiu, to pan postrofi pana Wiesia i pana Krzysia ode mnie, panie Maksiu.
Słyszy pan, panie Maksiu? Pan pozdrowi pana Wiesia i pana Krzysia. Bo myślę, że pana Krzysztof Krupa uczy, nie Jerzy. Bije i zraszuje. I zraszuje. Pan Krzysztof, bardzo proszę, bardzo dziękuję. Chociaż dłużej znam, co by nie mówić, pana Wiesia. Chciałem zagrać Hetman D4, ale to mi nie pozwala zagrać. No wyganiam Hetmana, gram na bicia w przelocie. Pana Wiesia znam chyba od 1984 roku. No a pana Krzysia krócej. Tu robię dziurę. Dalej chcę tym hetmanem wyjść na D4 i znowu nie mogę. Chcę zbić. Biję. I chcę dać szacha na G5. Oj, czas się skończył. No to zrobimy szybką analizę. Pani Doroto. Dlaczego nie gramy D4? No, trzeba grać D4. Tu pion C5 jest nieatakowany. Znaczy jest atak niebroniony, a teraz jest broniony. I dalej byśmy sobie dali spokój, pani Doroto, nie będę pani dręczył.